dla CP, CV i kappa znamy takie dwie zależności. Z tych zależności będziemy korzystali, one nam w zupełności wystarczą. Proponuję pójść tą drogą. Wyznaczyć C ze wskaźnikiem P ciepłomolowe przy stałym ciśnieniu ze wzoru, z definicji kappa, a następnie tę zależność wstawić do równania pierwszego. Otrzymujemy takie równanie. Zwróć uwagę, z prawej strony jest CV. Należy je przenieść na lewą stronę. I z lewej strony to CV wyciągnąć przed nawias. W nawiasie będzie kappa minus 1. Wyznaczamy w ten sposób CV. Podstawiamy dane i znajdujemy wartość. Mając wzór na CV, cofamy się do CP, wstawiamy CV w to miejsce tutaj, otrzymując taką zależność. Po podstawieniu wartości znajdujemy, że ona jest tyle.